Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj rzeka z Szymonem na Bolonka. Szymon już tutaj zestaw szykuje. Już mamy tutaj wędki i siedzisko na Boloneczka, na pinka białe, na skorka chleba. Spróbujemy coś połowić. Zaraz tutaj dwa rzuty ciepnymy. Jedna kulka poszła do wody, fezbito zanęty, ale zanęta w pokorza po tym jak mu zrobiono. I pójdziemy w dół rzeki na jedne stanowisko za takim wodospadem spróbować opytać, co my z wiśniami siedzieli. Potem jeszcze moje kilka miejsc takich do opytania po świętach aktywnie, żeby spolić. Także nie przedłużając, zapraszam was za film. Życzę wam miłego oglądania. Tak, słuchajcie, spławik od Szymona, jak widzicie, już tu płynie. Zaraz wpłynie miejsce, kam mamy ciepne to zanęta. I obejrzymy, czy mu coś weźmie. O, możesz? Nie. Słuchajcie, spróbowaliśmy tu z Szymonem po 4 razy spuścić zestaw, no ale nic się nie działo. Idziemy w miejsce, tak można powiedzieć, pewne za taki wodospad. Kajmy na wiśnie pochytali też bez lato. Obejrzymy, czy tam będzie się po prostu coś działo. Dość tamte miejsce było takie głębokie. Lecimy to sprawdzić. Widzimy się tam na miejscowie. Tak, słuchajcie, są my tu teraz koło takiego wodospadu. Próbujemy tutaj coś pochytać. Bez lato nas tutaj ryba z wiśni obtargiwała. Troszkę się woda też podniosła niż było wtedy. Troszkę się rzeka też zmieniła, słuchajcie. No ale co, chwila pociepiemy, jak nie będzie nic brało. Idziemy powyżej wodospada. Tam dwie kule zanęty polecą w te spokojne. I spróbujemy tam coś złowić. Ja jak nie, to dać następną miejscówkę. I tak dzisiaj z marszu. Pochytamy. Jestem ciekaw, czy coś tutaj będzie właśnie brało przy tym wodospadzie. Tak, słuchajcie, są my teraz z Szymonem przed wodospadem, ale póki co nic nie bierę.
zanęcone, jedną kulką zanęty, fajnie zbitą, i tu próbuję coś złowić na przepływanka w tym miejscu. Szymon tam teraz kawka pije, spławik ma tu zostawiony, ale jak na razie ani spława, rybki. No ale słuchajcie, nie poddawamy się. Ja mam dzisiaj przeczuci, że my dzisiaj tukę pochytamy jakieś rybki. Niekoniecznie na tym odcinku, ale może powyżej, na miejscowie, na takim zakolu spokojniejszym. Także my tu jeszcze chwilę porzucamy i idziemy w stronę auta i będziemy się brali dalej na stanowisko. Jak tukę, nic się nie będzie po prostu działo. Tak to tu, słuchajcie, wygląda w tym miejscu. Ledwo co to prądzi, rzeka oczywiście. Dźwignę to, bo już pomału roztopię. I woda się dźwiga do góry. Dzisiaj w nocy, dzisiaj w nocy śniega nafujało. Ale już to zaczyna taić. Słuchajcie, tu leci od Szymona spławik, obserwujemy go. Może uda się skamerować jakieś brani. Środkiem rzeki go puścił. A mu teraz odno zahaczyło. Tu ma właśnie, jak widzicie, Szymon ciepny to kulka zanęty z gliną. Ja mam tu w tym miejscu. Słuchajcie, co do zanęty, to mam glina. Troszkę bentonitu. Teraz domieszał i za zanęta. Zanęta to po prostu jest troszkę zanęty halibutowej, troszkę Wonder Blacka. No i tak tu próbujemy, słuchajcie. Taki mi się sprawdzał. W zeszłym roku też była zima, także niczek nie zmienił. I obejrzymy, co się będzie działo. Tak jak godom, no, Jerzek dobre myśli, że jakąś rybka uda się złowić. Przynajmniej po świętach z Szymonem my się troszkę przeszli rzeką. No ale jeszcze kilka miejscówek do obłowienia. Liczę, że jakoś 50 wpadnie dzisiaj. Słuchajcie, Szymon mi padał. Aż mu jest koszulka nawet mu na opak obleczono. Szymon mi padał. Pójdź na kawa tam do mnie. Fajnie sąsiednymi. I obejście sobie, co się stało. Stąd na dupie zatrzymał się tam przy brzegu. Jakże stanął. Także wpod do wody, nie? Standardowo obie się sobuty leżą, galoty, wszystko przemoczone. No i co? Lecemy z Szymonem szybko do auta. Jada dudą się przeblic i wracamy nazad, nie? Bo nie popuszcza. Słuchajcie, obejście sobie jak z butów kapie i z galot. Wkładki z butów wyciągnięte. Tak jak Szymonowi godą, kiedy były buty bardziej szczelne, żeby miał nogawice ściągnięte, to by nie musiał dudu miał się przebiec, bo by miał i galoty pod spodkiem suche. No ale co, kąpiel w grudniu udano, na życe, w podech, po pas, lecimy szybko do auta. Słuchajcie, ja się przeblikam w domu, dobrze, że daleko dudu nie mamy, i śmigamy na miejscowa kolejno. Tak, słuchajcie, no dobrze, że kurtka mi obstała, bo no trochę z dołu jest mokro tu. Ja już je do nowych galotów z dresa i szczewików przebleczony. Z Szymonem już my są na nowej miejscówce. Tu w tym spokojnym, słuchajcie, jedna rzecz, co my musieli zrobić, to przełamać tu ten lód. I musimy go odciągnąć, żeby nam odpłynął. I tu będziemy ciepać. Tu już mam przygotowano kulka zanęty. I to jest przedostatnia miejscowa, prawdopodobnie, kiedy odwiedzimy dzisiaj. Tyk. Poszło na dno, będzie długo pracowała i zaczynamy wędkowanie tutaj. Tak, słuchajcie, jak widzicie, z tym lodem my się trochę z Szymonem uporali. Troszkę my im tutaj wynęcili miejscowa, bo tutaj jest około 2,5 metra głęboko. W tych miejscach tu, jak mamy spławiki. Nie liczyliśmy, że to zamarznie, słuchajcie. No ale tu ta woda praktycznie stoi. I też to tuki całe zamarzło. No mogliśmy
Mogliśmy teraz te rybki trochę odstraszyć tym klupaniem, co my ten lód tu łamali. No ale obejrzymy i tak jak go domeszę z Szymonem, potem sprawdzimy dwie miejscowe. Tatu my mieli taką najpewniejszą, no ale nie liczyliśmy, że ten lód tu będzie i że ich tu po prostu wylękujemy stąd. Ale może zaraz przyjdą do Zanęty. Także są my dobre myśli, no. Już wam pokazuję, jak to tu wygląda. No, słuchajcie, powiem wam, że takie chytanie superowe, Szymon też go do. Cały czas trzeba ciepać, coś się dzieje. Ja mu teraz ciepnęte na trzy pinki czerwone, Szymon mu ciepnęte na kąsek bułki, na kąsek chleba na choczyku. Przedtem nam się zdawało, że jedne taki branie miał, bo zatnął, ale nie wiemy, czy to w kamień wlazło, czy po prostu coś tam wisiało, jakiś klin i nie połknął tego do końca. Także obejrzymy dalej, co będzie. Teraz lekceważy. No. Tak, słuchajcie, no tuki cisza, nic się nie dzieje. Z Szymonem zaro lecimy na następną miejscówkę. No i może tam w końcu będzie jakiś kontakt z rybką. No i co? Mnie się już galoty też doma suszą, szczewiki, także w tym dresie jeszcze tuki wytrzyma i w tych bucikach. No i ostatnia miejscowa, co nam została, co nie ma o dziwo, zalodzono na rzece. Choć tuki, jak widzicie teraz, tu jest wszędzie lód, co zawsze tu siedział i tu ciepło. No i z Szymonem tu chytamy teraz z tej skarpy, próbujemy tu coś złowić i obejrzymy. No na razie mu powiem kiepsko, nic się nie dzieje. Może jakiś klin ślepy podejdzie i uda nam się jakąś ryba złowić. No obejrzymy. Póki co z pół godziny myślę, tu posiedzimy i zobaczymy. Ja mam na białe, Szymon próbuje na chleb. I tak będziemy tutaj testowali w tym miejscu. Słuchajcie, pokażę wam taki zestaw, co mi Robson dał w prezencie na choczyki. Już wam tutaj pokażę z Mistrala z jednej strony. Zaraz mi i powiązą hołki, obejście se. No szkoda, że nie na te wszystkie, ale Robert musi się poprawić i sami tutaj powiązać wszystkie hołki z jednej strony. Tak to, słuchajcie, wygląda z drugiej strony na różne rozmiary, długości możecie se sztelować. Tu jeszcze jest miarka. Fajne takie pudełko, słuchajcie, dwustronne. To taki z nowości, co mam. Co mi Robson właśnie sprezentował z Mistrala. Słuchajcie, ogólnie kiepsko na tej rzece w tym roku było, na rzece Oldzie. Bo właśnie tu się znajdujemy. Jakieś tam klinie udało się powyciągać. Największe, że powyciągał na wiśnie właśnie. No i co? Dzisiaj po prostu bez brań spotkaliśmy, słuchajcie, z Szymonem tutaj z dużyki cztery kormorany, czyli jak są kormorany, to powinna być i ryba, no ale nie chcą brać, słuchajcie. No i co, pomału się pakujemy do domu. Jeżeli wam się filmik podobał, łapy w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnym filmie i następny raz na jakoś inno rzyka i postaram się coś złowić.